Dźwięk Sport na antenie. Moim dzisiejszym rozmówcą jest komentator oraz ekspert od boksu Piotr Jagiełło z TVP Sport. Witam cię bardzo serdecznie. Witam, dzień dobry. Luty to jest niezwykle ciekawy miesiąc dla fanów bokserskich, szczególnie ze względu na trzy nadchodzące pojedynki czołowych pięściarzy w Polsce. Już 19 lutego Mariusz Wach zmierzy się z niepokonanym Arslanbekiem Mahmudowem. Jak zapatrujesz się na ten pojedynek? No, na pewno to będzie bardzo trudna walka dla Mariusza Wacha, bo Mahmudow to jest naprawdę świetnie zapowiadający się pięściarz wagi ciężkiej. On wygrał wszystkie 13 walk, wszystkie przez knockout, z czego lwią część tych pojedynków wygrał w pierwszej rundzie, więc dla Mariusza to będzie naprawdę giga wyzwanie. No ale tak się składa, że wczoraj rozmawiałem z Mariuszem, bo oni już są w drodze do Kanady i Mariusz przyznał u nas w programie Ring TVP Sport, że dla niego motywacją jest właśnie balansowanie na granicy ryzyka, bo on zdaje sobie sprawę, że podejmuje duże ryzyko, rywalizując z tym Rosjaninem w Kanadzie, czyli w drugim domu tak naprawdę Rosjanina, ale powiedział, że to go w jakiś sposób kręci, to go tym bardziej mobilizuje do treningów, do ciężkiej pracy i z premedytacją podjął się takiej walki, która na papierze jest jedną z najtrudniejszych w ogóle w jego karierze. No musimy pamiętać, że Mariusz ma 42 lata, rywal jest o dekadę młodszy, jest absolutnie na fali wznoszącej, więc no jestem ciekaw, jak Mariusz zniesie starcie z takim King Kongiem, bo w zasadzie tak należy tego Mahmudowa oceniać w ringu. A w których elementach widzisz szansę Mariusza na wygraną? Bo też trzeba zaznaczyć, co Mariusz też pokazywał w mediach społecznościowych, że trochę zmalał, bo waga poszła trochę w dół i on wizualnie lepiej wygląda. Czy to też może mieć wpływ na przebieg tej walki? Wizualnie Mariusz wygląda bardzo dobrze, bo w tej chwili waży trochę ponad 116 kg. To też wynika z tego, że ta walka co najmniej dwa razy była przekładana, bo pierwotnie najpierw koncepcja była taka, żeby spotkali się w grudniu, potem już miał być styczeń, ostatecznie został ten pojedynek przełożony na luty, czyli Mariusz już od dłuższego czasu był w regularnym treningu, co spowodowało to, że właśnie ta waga Mariusza spadła. Zobaczymy, jak to się przełoży między linami, bo jeżeli mówimy o ewentualnych szansach Mariusza, no to do końca nie wiemy, jak jest z wydolnością Mahmudowa. Nie wiemy dlatego, bo on wszystkich rywali właściwie nokautował błyskawicznie. Miał tylko jedną dłuższą walkę z Jonathanem Rice'em i tam na tym dłuższym dystansie ten Mahmudow też wyglądał nie najgorzej, więc poniekąd szukamy może nadziei w dłuższym dystansie trwania rywalizacji, ale z drugiej strony możemy mieć jednak też obawy, że ten Mahmudow kondycyjnie również jest mocny. Ja sam Mariuszowi mówiłem, że ta walka w pewien sposób przypomina trochę starcie z Arabii Saudyjskiej z Dillianem White'em podczas tej wielkiej gali w Ad-Diraya, gdzie Joshua boksował z Ruizem. Wtedy Wach leciał na spotkanie z White'em w zasadzie skazany na pożarcie i White był wtedy absolutnie w elicie wagi ciężkiej. Mahmudow w tej elicie dzisiaj nie jest i wydawało się, że White no po prostu poskłada Mariusza Wacha, a pamiętam, jak to było. W ringu wyszła naprawdę dobra, zacięta rywalizacja, gdzie Mariusz miał swoje momenty, gdzie Mariusz nawet zranił tego Dilliana White'a, więc no chciałbym, żeby to było trochę nawiązanie do tego starcia z 2019 roku, no ale musimy pamiętać, że od tego czasu jednak lata minęły, Mariusz młodszy nie jest, ale no wszyscy trzymamy kciuki. Trochę się obawiamy, trochę jesteśmy zaniepokojeni, ale na pewno będziemy mocno trzymali kciuki. Mam nadzieję, że włączymy telewizor 19 lutego i będziemy emocjonować się tą galą Montrealu. Wspomniałeś też o przekładaniu tej walki. Czy późniejszy termin paradoksalnie może wyjść na korzyść Mariusza, czy to dłuższe podtrzymywanie wysokiej formy może się odbić na walce jednak? Wydaje mi się, że może wyjść na korzyść Mariuszowi, bo Mariusz trochę w ringu, jak i myślę w treningu, jest takim zawodnikiem, który wolno się rozkręca. I wiemy, że to jest taki trochę kłopot Mariusza Wacha. A tutaj ta walka przekładana powodowała, że on cały czas musiał być w tym reżimie treningowym. Sam spadek tej wagi o tym jasno świadczy, że Mariusz naprawdę bardzo solidnie przygotowuje się do tego pojedynku. Pamiętajmy o tym, on też sparował z dobrymi pięściarzami, bo był między innymi w Anglii, gdzie sparował z Danielem Dubois i można porównać chyba siłę ciosu Mahmudowa z Dubois właśnie, bo obaj są naprawdę niesamowitymi bombardierami, więc mam nadzieję, że gdzieś też te sparingi w Wielkiej Brytanii dały Mariuszowi taką pewność siebie, że ta odporność jego nie została skruszona,
Ale musimy też pamiętać, że tutaj nie będzie chodziło tylko o przyjmowanie ciosu, tutaj będzie trzeba też podejmować ryzyko. I w zasadzie, jak pytałem Mariusza, jak on widzi ten pojedynek w ringu, to on nie ukrywa, że momentami będzie chciał się bić z Mahmudowem. Jak sam powiedział, obaj mamy wielkie łby, a więc będzie w co trafiać. I zobaczymy, czy to się w ringu faktycznie zrealizuje. Ja zakładam też, biorąc pod uwagę styl walki Mahmudowa, że ten pojedynek on będzie dość intensywny, on będzie z pirotechniką w akcji, więc no nie mogę się doczekać. Warto też przypomnieć, że ostatnią walkę Mariusz stoczył nieco ponad rok temu. Niestety to była przegrana z Fury. I jakiej wersji możemy się spodziewać Mariusza po tak długiej przerwie? Jesteś też bogatszy o rozmowę z Mariuszem, do której wracasz. No na pewno ta walka ostatnia sprzed ponad roku z Hughem Furym, czyli kuzynem Tysona Fury'ego, ona była słabą walką. Tam Mariusz wyglądał przeciętnie, nie podobał się, myślę, sam sobie i nie podobał się nam kibicom, trochę przechodząc jakby obok tego pojedynku. I sam Mariusz mówi, że teraz decyduje się na tego Mahmudowa właśnie dla kibiców, że mógłby wybrać łatwiejszą walkę, ale chce zmierzyć się z kimś, kto faktycznie no, sieje wokół siebie taką grozę. Jakiego Mariusza zobaczymy w ringu? Nie wiemy. No nie wiemy, bo Mariusz jest po prostu pięściarzem, który potrafi być trudny do rozgryzienia. I tak jak mówię, z jednej strony mieliśmy duże nadzieje na walkę z Hughem Furym, skończyło się mocno średnio. Z innej perspektywy wydawało nam się, że Dillian White będzie zaporą nie do przejścia, Mariusz stworzył tam dobre widowisko. Pamiętajmy jeszcze walkę na przykład z Jarrellem Millerem w Stanach Zjednoczonych parę lat temu, gdzie też wydawało się, że ten wtedy będący no, w niesamowitym gazie, jak się później okazało, w gazie też dopingowym, Jarrell Miller powinien Mariusza Wacha poskładać, a tam naprawdę była dobra walka, więc Mariusz jest takim pięściarzem trochę nieoczywistym. Jasne, że on jedzie do jaskini lwa i to lwa dosłownie, bo taki jest przydomek Mahmudowa. Jasne, że Mahmudow jest zdecydowanym faworytem, ale ten element zaskoczenia mam nadzieję, że zagra tym razem akurat na korzyść Mariusza, bo czasem grał na niekorzyść, czasem potrafił wychodzić na plus i oby teraz też było na plus. No ale wyzwanie absolutnie arcytrudne i też trzeba pamiętać, że my w wadze ciężkiej mamy naprawdę garstkę, dosłownie minimalną garstkę solidnych pięściarzy i w tej grupie cały czas jest Mariusz Wach, więc tym bardziej trzeba z uwagą śledzić ten pojedynek z Mahmudowem. Wybiegając już poza tą walkę, zakładając oba scenariusze, co może dać wygrana Mariuszowi, a jak będzie wyglądać jego sytuacja po porażce? Czy możemy już teraz jakoś wróżyć potencjalne scenariusze w tych obu przypadkach? No trudno się trochę bawić w wróżenie z fusów, powiem szczerze, bo umówmy się, że zwycięstwo Mariusza byłoby dużą niespodzianką, być może sensacją, ale może nie do końca sensacją, bo my też nie wiemy w zasadzie na co Mahmudowa stać. On nie walczył do tej pory z nikim poważnym. Generalnie ważna jest dobra ekspozycja w tym pojedynku. Tak na przykład jak z Dillianem White'em. Walka przegrana, ale w dobrym stylu. Mariusz z całą pewnością diametralnie jego sytuacja się generalnie nie zmieni. Jeżeli da dobrą walkę, to w dalszym ciągu będzie w orbicie zainteresowań, myślę, pięściarzy z szerokiej czołówki wagi ciężkiej, bo Wach ma bogatą historię, jest dużym zawodnikiem, ma odpowiednie gabaryty, więc na pewno w dalszym ciągu będzie łakomym kąskiem dla promotorów, tak? Tylko pamiętać trzeba o tym, że jednak tutaj ta granica ryzyka jest bardzo mocno przeciągnięta. Bo nie ulega wątpliwości, Mahmudow bije potwornie mocno i z prawej, i z lewej ręki, więc jest kilka założeń w tej walce. No, założenie takie podstawowe to po prostu nie dać sobie zrobić krzywdy, tak? Bo Mahmudow jednak krzywdę w ringu potrafi zrobić. A jeżeli ta walka Mariuszowi wypadnie co najmniej przyzwoicie, tak powiedziałbym, z punktu widzenia po prostu wydarzeń w ringu, to na pewno Mariusz nie będzie narzekał na brak zainteresowania, bo wciąż jest kilku zawodników, z którymi może poboksować za granicą też za dobre pieniądze, nie oszukujmy się, bo Bach ze swoim bogatym CV to po prostu jest pięściarzem, który również solidne pieniądze, myślę, jest w stanie zarabiać w dalszym ciągu, pomimo tych 42 lat na karku. Przechodząc już dalej, 19 lutego do pojedynku stanie też Nikodem Jeżewski w walce wieczoru Polsat Boxing Promotion 5 z Arturem Manem. Jakie są Twoje przewidywania odnośnie tego pojedynku? To jest na pewno ciekawa rywalizacja dla Nikodema Jeżewskiego. No pamiętamy te zakręty Nikodema w ostatnim czasie, tak? To była ta bolesna dla niego porażka z Lawrence'em Okolim
Porażka bardzo szybka w drugiej rundzie, ale trzeba pamiętać, jakie były okoliczności tego pojedynku. On później wrócił, oczywiście wygrał z Czechem Władimirem Reźniczkiem, ale wtedy nie zaimponował, umówmy się. Wygrał walkę, ale to nie był imponujący występ. A jego rywal najbliższy, Artur Mann, to jest zawodnik już w pewien sposób zweryfikowany oczywiście, bo on przegrywał dwa razy na zawodowych ringach. Przegrywał z Kevinem Lereną w Republice Południowej Afryki, przegrywał ostatnio z Mylisem Bredisem i to dość szybko, bo w trzeciej rundzie. Chociaż tam z Bredisem trzeba przyznać, że on nie wyszedł przestraszony. Oglądałem oczywiście ten pojedynek. On nie był sparaliżowany. Później to się dla niego szybko i źle skończyło, no bo przegrał w sposób zdecydowany z tym Bredisem, ale nie sądzę, żeby Artur Mann w jakiś sposób się przestraszył Nikodema Jerzewskiego, więc to może być generalnie taki, myślę, solidny pojedynek kategorii junior ciężkiej i zakładam, że tutaj będzie na co naprawdę popatrzeć. Biorąc pod uwagę generalnie polski boks zawodowy, to ten pojedynek u nas, na naszym podwórku, to jest naprawdę więcej niż solidne zestawienie, myślę. W środowisku bokserskim są głosy, że ta walka jest bardzo wyrównana, tak 50 na 50. Gdzie widzisz klucz do zwycięstwa Polaka w tym starciu? No, w dużej mierze widzę też ten klucz w historii Mana. No jednak 5 miesięcy temu, a nawet chyba mniej, 4 miesiące temu właściwie, on przegrał z Mylisem Bredisem, przegrał w trzeciej rundzie, tak jak wspominałem, więc nie było za bardzo czasu w jego przypadku, żeby się odbudować. Tej odbudowy nie było w ogóle. A wiemy, jak psychika, jak ta strona mentalna jest arcyważna. Jerzewski przegrał boleśnie z Okolim, ale ma za sobą już pojedynek z Czechem wygrany. Artur Mann przegrał boleśnie z Brydisem i nie ma za sobą tego rozpędu, a więc on po bolesnej, dotkliwej porażce wychodzi na kolejny pojedynek wyjazdowy. Do tej pory te wyjazdowe walki się dla niego nie kończyły najlepiej, więc myślę, że tutaj Jerzewski z takiego punktu mentalnego jest lepiej ustawiony względem Artura Mana, bo po prostu zdążył już zapomnieć o tych przykrych sytuacjach z Lorenzem Okolim, a u Mana te wspomnienia będą na pewno świeże. No widziałem, że sparował m.in. Nikodem Jerzewski z Michałem Soczyńskim, to jest taki dość silny zawodnik, chociaż dopiero raczkujący w zawodowym boksie, ale taki, który potrafi wywierać presję, który wymaga koncentracji. No więc zobaczymy, jak ta koncentracja u Nikodema się sprawdzi. Jeżeli będzie koncentracja, jeżeli będzie Nikodem taki solidny w ringu, nie mówię, że ultra dobry, po prostu solidny, to zakładam, że powinien wygrać z Arturem Mann. Obaj zawodnicy mają tyle samo nokautów na koncie po 9, choć Jerzewski ostatni raz przed czasem wygrał w 2017 roku. W tym starciu spodziewasz się rozstrzygnięcia na punkty, czy raczej to się skończy przed czasem? No to też jest pytanie złożone tak na dobrą sprawę, bo fakt jest taki, że Nikodem Jerzewski, on nie ma piorunującego ciosu, ale ma szybkie ręce, bo ja pamiętam, komentowałem jego pierwsze w ogóle zawodowe walki i ta szybkość rąk to było to, na co zwracałem uwagę wtedy, kiedy Nikodem dopiero zaczynał zawodową karierę. Z drugiej jednak strony Artur Mann nie jest pięściarzem ultra na ciosy odpornym, bo przegrywał i z Bredisem, i z Lereną przed czasem. Choć od Bredisa był w stanie kilka ciosów przyjąć, to nie było tak, że pierwsze uderzenie go złożyło. Generalnie biorąc te wszystkie czynniki pod uwagę, to ja zakładam, że to może być walka na pełnym dystansie, czyli 10-rundowa wygrana na punkty przez Nikodema Jerzewskiego. Wydaje mi się, że taki scenariusz jest na pewno w tej walce prawdopodobny. W rozmowach przed walką, między innymi ze mną, Jerzewski wspomniał, że miał okazję kilka lat temu poznać Mana na jednym z obozów sparingowych. Wspomniał też, że miał okazję obserwować tego zawodnika. Czy ta znajomość umiejętności rywala może być jednym z decydujących czynników o rezultacie tej walki? Z tą znajomością generalnie bywa bardzo różnie, bo jeżeli to są historie sprzed kilku lat, to ja nie sądzę, żeby tu było jakiś drastyczny handicap dla jednej czy drugiej strony, bo po pierwsze minęły już lata, więc obaj zawodnicy zmienili na pewno swój sposób boksowania, to jest jedna sprawa. Druga sprawa, że gdy spotykasz się na sparingach, to często jest tak, że jeden pięściarz jest już, nie wiem, w głębokim treningu, czyli jest w super formie, drugi przyjeżdża gdzieś tam z wakacji, więc też to porównywanie takie bezpośrednie sparingów, one generalnie nie ma sensu i w przypadku Jerzewskiego, Mana, kiedy obaj są pięściarzami doświadczonymi, to ja nie sądzę, żeby oni główkowali cały czas wieczorami, jak to było na tych sparingach, co robiłem dobrze, co robiłem źle.
mają jakieś rozeznanie własnych umiejętności, ale to nie jest coś, co zakładam, jest takim punktem w ogóle determinującym przygotowania do tego pojedynku. Najważniejsze będzie to, co się wydarzy w ringu we Wrocławiu i wtedy tak naprawdę te historie sparingowe, one mogą nie mieć żadnego znaczenia. Przechodząc dalej, 27 lutego Michał Cieślak stanie przed walką o pas WBO z Lorenzem Okoli. Czy to może być najważniejsza walka polskiego boksu w 2022 roku, twoim zdaniem? No to jest bardzo prawdopodobne, że to będzie najważniejsza walka polskiego boksu w tym roku. To może być w ogóle najważniejsza walka polskiego boksu od kilku lat. Bo tak na dobrą sprawę, jeżeli popatrzymy sobie na rangę tego wydarzenia, po pierwsze sylwetka Lorenza Okolego, po pierwsze to jest pięściarz z boksu olimpijskiego z niesamowitą historią. Wtedy na igrzyskach w Rio de Janeiro pokonał naszego Igora Jakubowskiego, a tak naprawdę zainspirował się boksem podczas igrzysk w Londynie w 2012 roku, kiedy Anthony Joshua zdobywał złoty medal, a wtedy Okoli jeszcze nie miał pojęcia, że pięściarzem będzie. Po prostu tak zainspirował go Joshua, że ruszył z tymi treningami bokserskimi. Okoli w Polsce ma już bardzo mocną symbolikę, tak? No bo pokonał Jakubowskiego, pokonał Łukasza Rusiewicza, pokonał Nikodema Jerzewskiego, o czym mówiliśmy, i Krzysztofa Głowackiego, więc mało jest pięściarzy zagranicznych, którzy mają tak bogate resume związane z biało-czerwonymi występami. Z tym, że wydaje się, że Michał Cieślak będzie nie tylko najtrudniejszym z polskich rywali Okolego, ale być może w ogóle najtrudniejszym rywalem w karierze zawodowej Lorenza Okolego. Dla mnie ta walka, ona we mnie wzbudza ekscytację, ona we mnie wzbudza takie sportowe podniecenie, chyba największe od 2019 roku, kiedy Krzysztof Głowacki boksował z Myrisem Brydisem w Rydze. No, pamiętamy, jak to się skończyło, byłem wtedy w arenie Rydze na miejscu akcji. No, ten skandaliczny, haniebny czyn Łotysza, łokieć, wielka walka skończyła się w atmosferze wielkiego skandalu, ale po tych 3 latach w zasadzie znowu odczuwam taką ekscytację związaną z występem Polaka, bo Cieślak nie jedzie tam skazany na pożarcie. Cieślak jedzie tam z realnymi szansami na to, żeby nie tylko postawić się Brytyjczykowi, ale po prostu walczyć jak równy z równym o pas mistrza świata, więc ta historia naprawdę jest inspirująca, intrygująca. Ja się już nie mogę doczekać końcówki lutego, czyli tego 27 lutego, kiedy Michał wyjdzie naprzeciwko Okolego w wielkiej hali też O2 Arena, bo to jest naprawdę przepiękny obiekt. Ja miałem okazję być w O2 Arenie, kiedy Artur Szpilka boksował z Derekiem Chisorą. Wtedy też Dillian White walczył z Oscarem Rivasem. No to jest kapitalna hala, to jest miejsce, no w tej chwili takie nowoczesne, kultowe miejsce brytyjskiego boksu, więc mamy w zasadzie wszystko, bo mamy piękny obiekt, mamy wielką stawkę, mistrzostwo WBO, mamy historię, bo Okoli, tak jak mówię, ma bogatą historię już związaną z naszym krajem, i mamy pretendenta z prawdziwego zdarzenia, bo kimś takim wydaje się być Michał Cieślak, więc to wszystko składa się no, w super ciekawe dla nas danie. W których elementach widzisz mankamenty Okolego, które powinien wykorzystać Cieślak? Wydaje mi się, że Okoli nie boksował z kimś tak twardym, tak mentalnie odpornym jak Michał Cieślak. No, ten pseudonim Zabójca o twarzy zabójcy, on trochę oddaje podejście Michała Cieślaka, bo Michał jest naprawdę pięściarzem o super mocnej psychice. A do tej pory jednak Okoli takiemu sprawdzianowi nie został poddany. I nawet jeżeli Okoli trafi Michała, to Michał nie zrobi kroku do tyłu. On będzie chciał wojować, on będzie chciał walczyć w cudzysłowie na śmierć i życie z Lorenzem Okolim. Jestem ciekaw, czy Brytyjczyk będzie na coś takiego przygotowany. On oczywiście od kilku lat pracuje z trenerem Shane'em McGuiganem. Rozwinął się wspaniale pod skrzydłami tego trenera, zresztą syna legendy boksu Barry'ego McGuigana. Ale czy on dźwignie ten ciężar mentalny? Przekonamy się. No oczywiście, że ma za sobą miejsce, tak, czyli Londyn, jego rodzinne strony, ma za sobą potężnego promotora, Ediego Herna. To wszystko buduje takiego pewnego rodzaju parasol ochronny przed Okolim. Tylko że jak przyjedzie ten facet z Radomia, mieszkający w Warszawie, to on nie będzie o tym myślał. Ja zakładam, że on nie będzie kalkulował. No, miałem okazję też być w Zakopanem w ubiegłym tygodniu, obserwować te przygotowania Michała z bliska. Widać wielki entuzjazm, pełną koncentrację w całym sztabie Michała, ale też wielki entuzjazm na pojedynek, na który oni wszyscy czekają. Oni, czyli Michał Cieślak, trener Andrzej Liczyk, trener Karol Kosak. I mam nadzieję, że ta wiara ich nie opuści. Ja nie sądzę, żeby miała ich opuścić. Więc najpierw bardzo ciężkie sesje sparingowe, treningowe.
Teraz jeszcze na ostatni etap przygotowań dojeżdża Ukrainiec Wiktor Wychryst, bardzo dobry pięściarz przecież, wspaniała kariera amatorska, ciekawa kariera zawodowa, więc on jeszcze ma też tego Michała nam nastroić na 27 lutego, więc ma Michał swoje argumenty na pewno, też ta presja, którą Cieślak potrafi wybierać, wydaje mi się, że on nie będzie nawet na moment cofał się, on cały czas ma wywierać presję, ma ruszać naokolego, absolutnie nie może stać w miejscu. I to jest taki główny komunikat. Cieślak non-stop w mądrym, podkreślam, natarciu. To ma być recepta na tego brytyjskiego giganta, bo Colli to naprawdę są długie ręce, długie nogi, trudny styl do boksowania, ale nie jest to człowiek, którego nie można pokonać, tak mi się wydaje. A gdybyś miał trochę pogdybać, jaki przewidujesz przebieg tego pojedynku? Ja myślę, że Michał Cieślak będzie dążył do wojny w ringu, ale to będzie wojna taka mądra, nie z zamkniętymi oczami, po prostu szarża nieprzygotowana, tylko mądry, agresywny, przygotowany boks. Z drugiej strony Okoli, on jest na fali. Każda kolejna walka tego Brytyjczyka, ona jest jeszcze lepsza, więc my też do końca nie wiemy, jaki jest sufit, gdzie jest ten limit Okolego, ale ja myślę, że to będzie pojedynek z cyklu, w którym naprawdę nie będziemy mieli okazję ziewać. Tutaj będzie się działo od pierwszego gongu i zakładam, że widowisko będzie przednie. Może to być jedna w ogóle z ciekawszych walk tego roku w kategorii junior ciężkiej, bo też to zestawienie stylowe, ono będzie ciekawe. Oczywiście Okoli potrafi również walczyć brudny boks, potrafi paraliżować swoich rywali. Pokazywał to on w kilku wcześniejszych pojedynkach, między innymi z Mety Askinem, gdzie w zasadzie był festiwal klinczowania. Ale na coś takiego Michał też jest przygotowany. Michał również pracuje nad tym, żeby właśnie odgonić ten element brudnego boksu, a dążyć do boksu nieco bardziej płynnego, który po prostu będzie podobał się kibicom, widzom. To ma być wielkie sportowe widowisko. Nie chcę też pompować balonika, bo tego nie lubię i nie będę tutaj opowiadał, że za chwilę będziemy mieli mistrza świata. Wierzę w Michała Cieślaka, wierzę w to, że naprawdę jest w stanie sprawić niespodziankę, bo widzę determinację, widzę ogień w oczach tego faceta i to jest coś autentycznego, ale też zdaję sobie sprawę z tego, jak trudnym rywalem jest Lorenz Okoli. Zakładając pesymistyczny scenariusz, czyli porażka Cieślaka, jaką widzisz potem przyszłość przed nim? Ja powiem szczerze, nie chcę zakładać takiego scenariusza. Nie chcę zakładać scenariusza pesymistycznego, bo to byłoby trochę nieuczciwe względem Michała, którego też miałem okazję trochę lepiej poznać i na pewno nie będę przed pierwszym gongiem zabierał Michałowi szans. O tym, jakie będą perspektywy, to będziemy mogli porozmawiać dopiero po walce. Zanim ta walka się rozpocznie, to mówię z chłodną głową, ale podejdźmy z nutką optymizmu do tego, bo Michał nie jedzie tam po pieniądze. Michał nie jedzie tam po to, żeby oddać swój rekord, tylko żeby walczyć o wszystko z Lorenzem Okolim. Więc takie dywagacje trochę pod tytułem czarnowidztwo, to na razie ja przynajmniej zostawiam sobie na bok, bo nawet o tym nie myślałem, szczerze mówiąc, co się może wydarzyć. Pamiętamy, Michał walczył już o Mistrzostwo Świata, walczył z Ilungą Makabu w Kinshasie i tam był skazywany na pożarcie, tam przecież okoliczności walki były z jednej strony kuriozalne, z drugiej skandaliczne, bo to nie były okoliczności godne walki o Mistrzostwo Świata, ale Michał Cieślak pokazał tam wielkie serducho, wielką ambicję. Ja myślę, że ta walka dała mu wiele, bo tą walką z Makabu Michał udowodnił, że jest w stanie rywalizować z najlepszymi, więc nie możemy na pewno przekreślać szans Michała Cieślaka. On sam opowiadał o tym, że ta przygoda wtedy w Demokratycznej Republice Konga mnóstwo zbudowała w nim takiej wiary we własne możliwości, bo dzisiaj Cieślak należy do elity, należy do najlepszych pięściarzy na świecie w kategorii junior ciężkiej. A gdy ktoś taki, z taką pozycją wychodzi do ringu, walcząc o Mistrzostwo Świata, to mamy prawo mieć odrobinę w sobie takiej pozytywnej, dobrej nadziei. No nie zapominajmy też o tym, że potrafił Michał przecież w ostatnim czasie w sposób wyjątkowo eksplozywny i efektowny znokautować Jurija Kaszyńskiego. To było co prawda dawno temu, bo to był maj 2021 roku, ale wtedy ten Kaszyński z Rosji przyjeżdżał przyjeżdżał do walki, która miała być 50-50, a skończyła się w pierwszej minucie, więc to też był taki mocny sygnał w świat wysłany przez Michała Cieślaka. To teraz odwrócę trochę sytuację. Czy ewentualna wygrana Cieślaka mogłaby być pewnym punktem przełomowym, który spowoduje, że zainteresowanie boksem w Polsce wzrośnie i Polacy będą wyczekiwać walk Cieślaka jak kiedyś Adamka czy Głoty?
Na 100%. Moim zdaniem byłoby tak na 100%. Gdyby Michał Cieślak został mistrzem świata, to absolutnie byłaby to wielka katapulta dla niego, dla całej naszej dyscypliny, bo Michał ma w sobie też coś takiego, mam wrażenie, jeszcze nieodkrytego, ale jednak przyciągającego. Po pierwsze, boksersko Michał po prostu bywa niezwykle efektowny, bywa agresywny, taki zadziorny, to kibice lubią taką właśnie namiętność sportową i to Michał gdzieś tak w sobie ma, a z drugiej strony ma w sobie taką nutkę nieznajomości, trochę niepewności. Myślę, że ludziom by się to bardzo spodobało. Druga sprawa, że Okoli po prostu ma już mocną markę w Polsce, więc ewentualne zwycięstwo nad kimś takim byłoby czymś wielkim dla Michała Cieślaka i faktycznie Michał Cieślak jako mistrz świata, no to by już wzbudzał, myślę, ekstremalne emocje w polskim boksie. Dlatego tak bardzo mu kibicuję, no sam się nie mogę doczekać, bo będę w Londynie w dniu tej walki, więc no, odliczam już, można powiedzieć, dni, niedługo będę odliczał godziny, żeby się tam zameldować i po prostu cieszyć się czymś wyjątkowym, bo wielu takich walk w tym roku nie będziemy mieli. I to też trzeba podkreślić rangę tego wydarzenia, bo jedzie Polak walczyć o wielką stawkę, i nie jedzie skazany na pożarcie, nie jedzie na szafot, tylko jedzie po prostu z nadziejami na to, że wydarzy się w ringu coś wielkiego, bardzo, bardzo przyjemnego. Więc to byłby na 100% taki wyjątkowy kop motywacyjny dla polskiego boksu, a czegoś takiego potrzebujemy, bo niestety czekamy przecież na sukcesy dość długo. Tak naprawdę ostatnim sukcesem było zwycięstwo Krzysztofa Głowackiego nad Maksimem Własowem w Chicago, a to już było no, 4 lata temu, więc chciałoby się przełamać impas, a to byłoby spektakularne przełamanie impasu. Miejmy nadzieję, że to się zakończy wszystko happy endem. Ale przechodząc jeszcze dalej, dość głośno ostatnio było w internecie po tym, jak pewna redakcja zrobiła grafikę zestawiającą Don Casio i Adama Kownackiego z zapytaniem, kto jest lepszy. Co sądzisz o tym, że ludzie mieszają tak bardzo świat flików z tym światem sportowym i czy to, co robi Don Casio, wpływa pozytywnie na promocję boksu, czy właśnie jest efekt przeciwny? No, dużo emocji wzbudziła ta grafika, bo ta grafika przedstawiała Kownackiego i Don Casio właśnie z pytaniem, który jest lepszym fighterem, tak? I powiem szczerze, że sam otrzymywałem trochę wiadomości ze środowiska bokserskiego. No jest to idiotyzm po prostu. Produkcja takiego pytania tandetnego jest idiotyzmem, tak? I to trzeba podkreślić uczciwie, że autor tej grafiki wykazał się zerową inteligencją niestety. Prawdopodobnie jest to człowiek inteligentny i zrobił to być może z premedytacją, ale nie lubię takich zagrań, bo no do czego to zmierza? Jakaś taka totalna tabloidyzacja sportu, szukanie jakiejś bezsensownej kontrowersji. Kownacki jest sportowcem, Don Casio jest zawodnikiem pickfightowym i przecież autor prawdopodobnie doskonale sobie z tego zdaje sprawę i trochę chce robić głupka z odbiorców, tak? Ale odbiorcy głupkami nie są, więc no to są takie zachowania naprawdę przygłupawe moim zdaniem i mnie się to bardzo nie podoba, bo szukamy kontrowersji tam, gdzie szukać jej nie powinniśmy i po prostu należy uczciwie pracować, tak? A dla mnie budowanie narracji tego typu jest po prostu nieuczciwe. A jak właśnie też się odniesiesz do takich pogłosek, że może się odbyć taka walka Don Casio kontra Artur Szpilka? Bo też takie głosy chodziły, też Don Casio ostatnio wspomniał, że ta walka ma szansę się odbyć. Jak podchodzisz właśnie do takich zachowań, do takich informacji? No wiemy, że Artur Szpilka na razie ma chyba dość boksu i po prostu będzie szukał innych źródeł zarobkowania i po prostu też aktywności sportowej i prawdopodobnie pójdzie to w kierunku freak fightu. Zobaczymy w którym kierunku, bo ja słyszałem dość mocne głosy o tym, że to może być organizacja Hajlik, która no bądź co bądź robi furorę, zorganizowali dopiero dwie gale, a zyskują naprawdę potężny rozgłos i słyszałem, że to ma być właśnie ten kierunek Artura Szpilki. Z kolei Don Casio jest związany z inną organizacją, więc szczerze mówiąc, z perspektywy Artura Szpilki to pewnie byłby dla niego dobry wybór, bo z jednej strony Don Casio ma głośne nazwisko, tak? Zresztą ja podkreślę, że ja Casiusza Życińskiego to znam z dawnych, dawnych lat, kiedy on był w kadrze narodowej Polski, bo ja komentowałem jego walki w World Series of Boxing, kiedy boksował w takiej nieoficjalnej reprezentacji Polski, to boksował z naprawdę świetnymi pięściarzami, czy z Rosji, czy z Kazachstanu. Później jeszcze pamiętam go z czasów różnych turniejów, między innymi Zygmunta Chychły w Trójmieście.
No ale boksersko to po pierwsze nie jest ta kategoria wagowa, bo Życiński boksował jeszcze w czasach amatorskich w wadze 75-81 kg. Nie bije mocno, bo nigdy nie był zawodnikiem obdarzonym mocnym uderzeniem. Choć podkreślam, że to, że w nim jest gen sportowca, to nie jest gen człowieka wziętego tylko z telewizyjnych reality show, tylko to był kiedyś naprawdę twardy sportowiec. Ale nie niesie za sobą wielkiego ryzyka dla Artura Szpilki, więc kto wie, czy Artur ewentualnie się na coś takiego nie zdecyduje, jeżeli faktycznie będzie szukał realizowania swoich sportowych kroków w organizacjach właśnie free fightowych. To może być dla niego dość naturalny i dość bezpieczny wybór, jeżeli to miałaby być rywalizacja, nie wiem, bokserska, czy w jakiejś formule bardziej stójkowej niż MMA, chociaż Kasiusz też w formule MMA raczej wielkich doświadczeń nie ma. No zobaczymy, jak się to będzie układało. No też wiemy, jak to wygląda. Jednak ta popularność freak fightów w Polsce jest gigantyczna w ostatnim czasie. Ona pewnie jeszcze przez czas jakiś będzie wzrastała. Wydaje mi się, że potem już dojdziemy do sufitu, z którego nastąpi odbicie, ale pewnie jeszcze przy tym suficie nie jesteśmy, więc być może taki kierunek będzie właśnie jeszcze mocniejszym podkręceniem całego tematu związanego z freak fightami. A jakie wrażenie robił na ciebie Życiński z tych dawnych czasów bokserskich jako zawodnik? Jak byś go wówczas określił, jakim zawodnikiem był? Robił na mnie pozytywne wrażenie. On mi się podobał w ringu, bo był niezwykle nieustępliwy. Naprawdę, miał w sobie taki charakter wojownika, charakter faceta, który lubi się pobić, lubi powojować. I pamiętam w Warszawie walka z ekipą rosyjską, gdzie boksował z dobrym Rosjaninem i stworzył twardą walkę. Przegrał z tym Rosjaninem, ale naprawdę po twardej walce, przyjmując zresztą parę bardzo mocnych ciosów i nie dał po sobie poznać słabości, a na pewno musiało go to boleć, bo był tam dość mocno obijany. Boksował w Kazachstanie, zdaje się, z medalistą olimpijskim, ultra dobrym pięściarzem. Przegrał z nim wtedy na punkty, ale wtedy właśnie, w tych czasach ja widziałem w nim pewnego rodzaju potencjał do takiego tworzenia mocnych, twardych widowisk bokserskich, więc absolutnie, jeżeli chodzi o jego doświadczenia z boksu olimpijskiego, to mam dobre wspomnienia. Z Markiem Matyją pamiętam jego pojedynki, dzisiaj przecież zawodowcem, gdzie też obaj panowie bili się bardzo mocno w wysokim tempie przez 3 rundy. Więc to był zawodnik, który był stworzony do dodawania emocji. On potem dołożył oczywiście wiele innych cegiełek do tego wszystkiego i te emocje daje, ale opakowane tymi wielkimi, można już powiedzieć, w tej chwili cegłami, ale ten fundament bokserski w nim kiedyś był co najmniej ciekawy, tak? Taki do szlifowania, do mocnej, ciężkiej pracy. A jak oceniasz właśnie jego sposób, jak on to określa, promocji boksu poprzez te głośne walki freak fightowe z zawodnikami MMA, jak ostatnio między innymi z Borysem Mańkowskim albo Normanem Palkę? Czy twoim zdaniem to wpływa pozytywnie na promocję boksu, czy właśnie wręcz przeciwnie? Moim zdaniem to w zasadzie w ogóle nie wpływa na promocję boksu, bo Kasiusz Życiński, to Kasio, to powiedzmy jest taka jednoosobowa firma, która pracuje na swoje nazwisko i jeżeli wygra jakąś walkę, to pracuje in plus, jeżeli przegra, to pracuje in minus, ale on nie pracuje na wizerunek całego boksu, absolutnie. Jakby jego walki nie mają żadnego, myślę, przełożenia na popularyzację boksu. Mają przełożenie na popularyzację organizacji free fightowych, jego nazwiska, jego popularności, ale nie ma to żadnego powiązania, myślę, że to łatwo nawet analitycznie sprawdzić. Nie ma to powiązania po prostu z popularnością tej dyscypliny sportu, czyli jak Casio będzie toczył kolejne walki albo jak zakończy karierę, to nic się absolutnie nie zmieni, jeżeli chodzi o postrzeganie boksu zawodowego czy boksu olimpijskiego w Polsce. Wydaje mi się, że to moje podejście jest takie racjonalne, bo czasem niektórzy faktycznie głośno dyskutują na ten temat, a że źle, a że dobrze, a że tak, owak, ale jeżeli się zastanowimy na chłodno, to nie ma to chyba żadnego przełożenia. Ostatnio też pojawiają się głosy, że Tomasz Adamek ma wrócić na ring. Jest też data 24 kwiecień. Jak ty podchodzisz do tego typu kwestii, że tak wiekowy pięściarz jeszcze chce wracać na ring? Gdzie widzisz właśnie sens tego powrotu Adamka do boksu? Niedawno miałem okazję z Januszem Pinderą komentować archiwalną walkę Tomasza Adamka z Chrisem Areolą z 2010 roku.
I no wróciłem do tej walki po wielu latach, bo oczywiście oglądałem ją na żywo, ale potem przez długie lata do niej nie wracałem. I jak się wróciło do tego pojedynku, to był naprawdę znakomity występ Adamka. To był taki mały spektakl wagi ciężkiej, klasyk polskiego boksu absolutnie. Ale to było w 2010 roku. Po drodze ta kariera Adamka, wiemy jak wyglądała, było kilka ważnych zwycięstw, było kilka przykrych porażek, ta bardzo dotkliwa, bolesna z Witalijem Kliczką we Wrocławiu. No ale dzisiaj, w 2022 roku, sportowo powrót Tomasza Adamka nie ma sensu, tak? Jeżeli mówimy o wartości sportowej, nie ma to żadnego sensu. Może mieć sens marketingowy, budowania pewnego rodzaju otoczki, być może popularności danego eventu sportowego wokół nazwiska Tomasza Adamka, ale sam Adamek to już jest historia, piękna historia, pamiętamy, uwieczniona mistrzowskimi tytułami, wielkimi ringowymi wojnami, ale to pozostanie tylko historią. Sam nie wiem, czy wierzyć w ten powrót Adamka, bo mówimy o kwietniu, to już jest data relatywnie niedaleka. Wydaje mi się, a mam chyba dość dobre informacje, że Adamek na razie nie jest w jakimś treningu szczególnym, więc na razie ten kwiecień traktuję z przymrużeniem oka, bo jeżeli mamy niedaleki termin, a zawodnik póki co nie ma w sobie no takiej zażyłości do tego, żeby faktycznie ciężko trenować, to chyba trudno też mówić o czymś bardzo, bardzo realnym. A też pamiętajmy, że ten domniemany powrót Adamka, on już się przekładał, bo to już w ubiegłym roku sporo się o tym mówiło. Więc czy to się faktycznie zmaterializuje, to nie wiem. Jakie będzie moje podejście? Pewnie bym sobie to obejrzał, ale absolutnie bez żadnego wielkiego podniecenia, tak? Tak jak z wielką radością czekam na walkę Michała Cieślaka z Lorenzem Okolim, tak tutaj będzie to raczej bardziej pewnego rodzaju benefis niż wydarzenie wzbudzające wielkie sportowe emocje. I tak już kończąc naszą rozmowę, patrząc życzeniowo, jakie chciałbyś zobaczyć walki w światowym i krajowym boksie w 2022 roku? Jeżeli chodzi o światowy boks, to pójdę trochę na skróty. No, największym wydarzeniem byłaby po prostu walka o niekwestionowane Mistrzostwo Świata Wagi Ciężkiej, czyli coś, co nie działo się od 20 kilku lat w zawodowym boksie. No ale to jest sytuacja złożona, bo prawdopodobnie najpierw Anthony Joshua będzie musiał zmierzyć się w rewanżu z Aleksandrem Usykiem, a Tyson Fury z Dillianem White'em. Jeżeli byśmy zrobili taki nieoficjalny turniej i zwycięzca tego rewanżu versus zwycięzca walki Fury White, walczący o wszystkie pasy, to byłoby wielkie, potężne wydarzenie. Niezależnie kto by to był, no, przy walce Fury White dość jasno wskazywalibyśmy faworyta w osobie Tysona Fury'ego, ale czy Aleksander Usyk drugi raz zdołałby wygrać z Anthonym Joshuą? Być może, ale nie jest to pewne w 99%. Ale zakładając, no to taka walka Usyk Fury o wszystkie pasy w Anglii na przykład, no to byłoby potężne wydarzenie. Też biorąc pod uwagę tę magię, którą ma w sobie Fury, tę łatwość zdobywania mediów społecznościowych, zdobywania okładek gazet, to byłoby potężne wydarzenie, którego boks potrzebuje. No a w światowym boksie jest jeszcze oczywiście wiele innych pojedynków. Saul Canelo Alvarez to jest też wielka gwiazda boksu. Zobaczymy, jak jego kariera będzie przebiegała w tym roku. Mam nadzieję, że zobaczymy go przede wszystkim w tych dwóch wyjątkowych dla narodu meksykańskiego datach, czyli Cinco de Mayo w maju, no i wrzesień, który jest drugą taką datą specjalną dla kibiców z Meksyku. Więc to są te pojedynki największe z możliwych, choć dookoła są jeszcze inne młode gwiazdy, które mogą także wiele emocji dostarczyć. No a w Polsce tak naprawdę sytuacja jest na razie ciężka do określenia, no bo załóżmy, Michał Cieślak wygrywa pas z Lorenzem Okolim, to wtedy marzyłaby nam się walka w obronie tego tytułu w Polsce Michała Cieślaka i to wtedy byłoby największe wydarzenie w kraju. Jeżeli zaś do czegoś takiego miałoby nie dojść, no to wtedy myślę, że w polskim krajowym boksie w tym roku się nie wydarzą jakieś wielkie, spektakularne rzeczy, więc życzyłbym sobie po prostu takich walk na solidnym, średnim poziomie, które dość regularnie będą nam dostarczały trochę emocji. Wraca oczywiście ta idea, która niestety na razie jest tylko gdzieś tam w powietrzu, gali TVP Boxing Night. No też bym bardzo tego chciał, żeby doszło do takiej konfrontacji trzech największych promotorów w Polsce, czyli Andrzeja Wasilewskiego, Mateusza Borka, Mariusza Grabowskiego, przy okazji takiej właśnie gali TVP Boxing Night, chociaż to są chyba na razie niestety tylko marzenia ściętej głowy. No ale ten rok, jedno jest pewne moim zdaniem, w światowym boksie ten rok będzie co najmniej tak dobry jak ubiegły, a ubiegły był bardzo dobry, a myślę, że może być nawet lepszy, więc światowy boks w 2022 roku
na 100% dostarczy nam wielkich emocji, dostarczy nam potężnych wydarzeń, dostarczy nam gal, które będą organizowane na stadionach piłkarskich, oglądane przez dziesiątki tysięcy widzów, bo na świecie boks ma się bardzo dobrze. Gwiazdy boksu są rozpoznawalne, generują miliony dolarów zysku, ludzie chcą ich oglądać, więc to nam na 100% będzie dostarczane w tym roku, oby w jak największej dawce, no bo to jest chyba takie antidotum, które działa na każdego kibica. Piotrze, bardzo Ci dziękuję za rozmowę i za poświęcony czas. Miejmy nadzieję, że w nadchodzących tygodniach nasza trójka polskich pięściarzy stanie na wysokości zadania i będziemy mogli się cieszyć z trzech zwycięstw i zobaczymy, co przyniesie nam ten 2022 rok w boksie. Dziękuję Ci jeszcze raz za poświęcony czas. Jasne, dziękuję, kłaniam się. Cześć.